Ej, nie. Moi drodzy, dzień dobry wam, witam was. Zaczynamy chyba serię, moi drodzy, do zawodów. Zawodową serię. Będę w takim razie wam spamował i mówił o tym, że są zawody, więc zapisywać się. Dzisiejszy odcinek sponsoruje Gabriela Bieleń. Jak widzicie, mamy taki bordowy czapraczek na Arieli. Testowanie. Natalia, tobie jak się podoba ten czaprak? Bardzo ładny, błyszczy cekinki. Bo jeszcze A te Nikolaj kręki. całe życie chciał żółty, ale nawet sobie przyniósł bordową koszulkę. W ogóle jak ja. Meci, meci. Wow! Nawet tego nie ogarnąłem. Jak myślisz, czy to będą najlepsze zawody? Oczywiście, z nami to muszą być. Tak, a my. Chyba mieliście zalążek w tamtym roku na klubowych, jak testowaliśmy swoje Tak. umiejętności organizacyjne. Stwierdziliśmy, że podołamy wyzwaniu i lecimy. A w ogóle to my też jedziemy chyba na zawody, tylko gdzieś w czerwcu. Jak się zakwalifikujemy? No, nadajcie znać w ogóle, czy gdzie są jakieś zawody na Podkarpacie. Tak najlepiej 20 km od Stalowej Woli, który nas urządzał. 30, Kolbuszowa tam. No najlepiej, ktoś zorganizował takie, wiecie. My naprawdę nigdy nie startowaliśmy, a jakoś skakać też nie skaczemy za dużo, bo wiecie, jak to jest. Jedna przeszkoda i... Czasu. Dobra. Myślę, że ten odcinek zaraz coś porobimy. My pewnie dzisiaj co? Dalej ujeżdżenie. Dalej ta prosta. Dalej prosta ujeżdżenie. I przekonam. I przekonam się dołożymy. Też nie męczymy tych naszych koni. Tak, więc zaraz zobaczycie. A w ogóle Santana nie jest w ciąży, tak mi Natalia teraz przypomniała. A ja szybko lecę zmienić buty, bo mi się nie mieszczą. Nie mieszczą mi się oczywiście w strzemie. A ty, Gary, co się opierdzielasz? Z racji tego, że jeszcze chwilę ja nic nie robię, tak jedynie dzisiaj ostro ćwiczę, to ją trochę ponagrywam. Ludu, mój ludu! My na zawodach chyba nie startujemy, więc nie macie się czego obawiać. Możecie wysyłać liczniki czasowe, jakieś fajne, bo muszę załatwić i jakoś pomiar czasu robić. I chciałbym, żebyście mi to może ktoś podesłał na Instagrama, czy coś, jakby wiedział, znał się, jak to jest zrobione, albo gdzie można pożyczyć. A, widzicie, Natalia, profesor jazdy konnej, bardzo dobrze idzie dzisiaj. Aż jestem w szoku. Zrobiła takie duże ten przeskok. Jak widzicie, Santi idzie ładnie. Tylko bez nachrapnika i trochę to tak dziwnie wygląda. Ale to chyba, że tego nie widać. Dobra, ale ja też się biorę do roboty, bo zaraz się okaże, że skończymy jazdę. Ja nawet nie zacznę. Nie wiem, czy jestem padnięty. Wiecie co, ja tu pochwaliłem Natalię, a ona mi mówi, że jak beznadziejnie mi idzie, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. A ja jej mówię, nie no, dzisiaj ci idzie właśnie wybitnie dobrze. O, bo nie mogłem jej znaleźć. Jedzie ujeżdżeniówka jedna z drugą. Możecie dać w komentarzu komentarz. Komentarz w komentarzu. Maśle umyślane. Jak oceniacie Natalię na tym koniu? Czy fajnie pasują do tej jazdy, czy nie? Pamiętajcie, że to będzie turniej, który podbije ten kraj. Dobra, jak widzicie, Mikołaj ruszył kursem. Bacik mu lata. Ciekawe, czy mi też tak chodzi. Ariela oczywiście zdła, coś nie wyszło. Dobra, przepracowanie. Okej, okay. Ruszyli od nowa, jadą, jadą guzikiem, ładnie zebrani, elegancko. Znowu zatrzymanie, przepracowanie i ruszenie. Jak widzieliście, to moje zatrzymanie nie jest jeszcze takie idealne, ale myślę, że jeszcze miesiąc czasu i będzie gitara. Na razie jest takie 2 na 10, bo właśnie nie wyprostowuje mi fajnie. Natalia ujeżdżeniowa. Kto by myślał, że na takie coś będzie Cerek jeden dzisiaj robić? Hop, 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 hop. Nie. Elegancko. Kto by pomyślał? Czy ja też mam tak zrobić?
Przecież ja mam matching dzisiaj. Czemu tak powiem? Wow, Natalia galopuje! Brawo, brawo! Natalia. Tak, w galopieżu. W galopieżu nie siedzi, bo Santi coś śmieje siodło. Santa nie pierwsze co. I zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie kciuki. Natalia jedzie parkour. Tam drągi leżą na ziemi. Ale tak jeździmy sobie. Bardzo ładnie. Trochę nie pasowało tutaj, no ale jedzie dalej. Szkapę swoją tam bierze i elegancko jakoś tam prowokuje. Tu moje uszka. Tak jest. Oj, coś nie wyszło. O, zmiana nóżki. Ale zmieniła. Nie pasiło, nie pasiło, brakło energii. Jeszcze raz powtarza to. Teraz komentator Mikołaj pokaże wam tylko najistotniejsze fragmenty tego przejazdu. Natalia mówi, że tego się nie da pojechać, ja to muszę sprawdzić. Zobaczymy, czy ten jockey mówi prawdę. Ola Boga. Dołóż tego bata, a nie się pierdzielić z tym koniem. Nie wiem, co, po co tego bata ci dali. O, od razu idzie. Dużo lepiej, tylko bacik i już. Nawet nie trzeba go było mocno używać. Dobra, Mikaj ruszył. Leci wolta. Szybki przemianka. Zimny. Hop, hop. Zimny. Dalej. Krzyczy mnie, że taki długi materiał kręca. Ale trudno. Jak on to wykręci? Oj! Okej, okay, oglądamy przejazd Mikołaja. Aha, Mika jedzie tak. Jeszcze inaczej niż ja. Jedzie, jedzie. Okej, okay, cięcie. Gaj patrzy, gdzie jedzie. A, jedzie jeszcze raz to samo. Teraz lepiej pasiwo. Okej, okay, okej, okay. Hop, hop, zmiana nóżki, tyłu nie zmieniła. Nadal nie zmieniła. Nie przerzuciła, krzyżuje, krzyżuje. Nie. Dobra, my kończymy z Mikołajem już nasz trening, jak zwykle. O, jak zwykle, ja już jestem brudna, ale mniejsza z tym. No to co, dzisiaj jechaliśmy tak powolutku, w zasadzie mało, prawie tamten tydzień tak się okazało z Mikołajem, że nie jeździliśmy, bo deszcz, bo coś tam, bo praca i w ogóle i się nie dało, więc dzisiaj na szybki taki trening. Oczywiście, tak jak na początku filmu mówiliśmy, to zrealizowaliśmy, nawet fajnie, chociaż mi się wydaje, że ja po przerwie masakra, Mikołaj mówi, że źle to z boku nie wygląda, to mnie pocieszył. Mikołaj mówi, że jego koń też spoko, fajnie i w ogóle, i wiecie co jest? Kto rozwalił nachrapnik mojemu koniowi? Ja tu do ogłowia Santany, a nachrapnik rozwalony. Jeszcze zadowolona mówi, o, ktoś paseczki źle porozpinał, nie? A ja patrzę, a tam nachrapnik jest urwany. Kto to zrobił? Pisać w komentarzach mi, kto rozwalił mi ogłowie. Dobra, my będziemy powoli kończyć, wiadomo. Zapraszam do subskrypcji kanału na YouTube, na TikToku, na Instagramie i oczywiście przypominamy jak zwykle o zawodach. Pa, pa!